Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? Ewangelia Jana, 18 rozdział, 38 werset. Złudzenie czy prawda? Kiedyś, podróżując pociągiem, pewien człowiek doświadczył pewnego zdarzenia i właśnie zaczął je opowiadać. A brzmiało ono tak. Rozmawiałem w wagonie restauracyjnym z pewnym mężczyzną. Był marynarzem i opowiadał o kapitanie, z którym płynął w swój ostatni rejs. Raz poprosił mnie, żebym coś przyniósł do jego kajuty. Zobaczyłem tam zdjęcia czworga dzieci. Kiedy o nie zapytałem, powiedział, że dwoje z nich to dzieci jego siostry. Trzecie to jego chrześniak, a czwarte to fotka wycięta z gazety, bo uważał, że cztery zdjęcia będą lepiej wyglądały niż trzy. Sam nie miał żony, a przez te fotografie mógł żyć w złudzeniach. Co jest złudzeniem, a co jest prawdą? Pytanie to dotyczy również twojego i mojego życia. Pytanie to dotyczy również naszego życia. W biurze miło się uśmiechałem, kiedy kolega awansował, ale przy tym w tajemnicy zaciskałem pięści. W oczach sąsiadów uchodzę za solidnego ojca rodziny. Nie znają jednak mojego prawdziwego oblicza. W towarzystwie zawsze rozbawiam innych. Kiedy jednak jestem sam, odczuwam jedynie rozczarowanie i pustkę w sercu. We fragmencie Słowa Bożego, gdzie czytamy, rzekł do niego Piłat, co to jest prawda, Ewangelia Jana 18:38. Czytamy bezradne i pełne zrezygnowania pytanie Piłata. Tak, w zacytowanym właśnie fragmencie Biblii czytamy bezradne i pełne zrezygnowania pytanie Piłata. Co to jest prawda? W zacytowanym na początku fragmencie z Biblii znajduje się bezradne i pełne zrezygnowania zapytanie Piłata. Co to jest prawda? Zadał je temu, który sam nią jest, Jezusowi Chrystusowi Panu, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 6. Przed Nim nie można niczego schować, niczego ukryć, gdyż On widzi i wie wszystko. Tak, On rozumie myśli moje z daleka, jak mówi Psalm 139, werset 2. Kiedyś przed Nim stanę i nie pomogą mi już żadne złudzenia. Tam liczyć się będzie tylko pełna prawda. Już teraz więc muszę położyć swoją ufność w słowach, które sam wypowiedział. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, jak mówi Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 werset. Przychodząc do Niego, do Pana Jezusa Chrystusa, bez iluzji, fasady czy teatru, również Ty odkryjesz prawdę i autentyczność oraz znajdziesz prawdziwe życie, jak mówią nam przypowieści Salomona w 8 rozdziale, 35 wersecie. Rzekł do Niego Piłat, co to jest prawda? Ewangelia Jana, 18 rozdział 38 werset.